Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny nagości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się ostrzeżeni. Transformers Earth Spark Warrior Class Elita 1. Dziewucha Prima powraca tym razem w serialu Earth Spark. I tu dla tych, co się zastanawiają, jak by to miało wyglądać u dużych, wielkich robotów, to w Darknecie na pewno znajdziecie całą masę instrukcji obrazkowych. Jeśli chodzi o figurki skierowane do młodszych odbiorców, to podchodzę do nich z wielką dozą nieufności, jak pies pod chińską knajpę. Dzisiaj jednak postanowiłem spojrzeć na figurki w bardziej różowych barwach. Tryb pojazdu to opancerzona terenówka, brak farby na oknach to fantastyczny zabieg, który ma zmylić przeciwnika, który nie będzie wiedział, w które okno ma strzelać z granatnika. Słabo kręcące się koła to idealne rozwiązanie, które zapobiega przekraczaniu jakiejkolwiek prędkości. I słusznie, ponieważ pojazd ma prześwit kół taki sam jak zamiatarka ulic. Całość konstrukcji z tym malowaniem przypomina psią budę na kołach. I fajnie, no bo kto z nas nie lubi małych piesków? Jaskrawe kolorki mają już z daleka ostrzegać wszystkich potencjalnych napastników. Ryb robota wygląda majestatycznie, jak pierwszy sklep Żabka w Krzyworyja. Kolor unijny to motyw przewodni, jak wina Tuska w TVP. Projektanci zadbali, żebyśmy nie zgubili broni i wtopili ją jej chirurgicznie w łapę. Ale gdybyśmy tego nie chcieli, to możemy to zmienić na jeszcze większą giwerę. No też mi wybór, zupełnie jak przy wyborach do Sejmu. W sumie i słusznie, bo na wojnie trzeba strzelać, a nie drapać się po dupie, bo to strasznie tipsy niszczy. 2/3 auta ląduje na plecach, zapewniając fenomenalną tarczę podczas taktycznego zaplanowanego odwrotu z pola bitwy. I super, bo poddanie się nie wchodzi w rachubę, bo figurka nawet nie ma szans na podniesienie rąk do góry. Ten mały defekt artykulacji w pełni wynagrodzą mu nam kolana, które wyginają się nie tylko do przodu, ale i do tyłu. Sposób transformacji sprawi, że powiedzenie, że figurka ma fajne zderzaki, będzie nie tylko komplementem, bo tam poszła 1/3 farby. Z akcesoriów to spluwy chirurgicznie wtopione w łapę, farba na figurce i to by było na tyle. Do nabycia wszędzie na Dystrykt Zero, zjeba! Allegro, z Amazonie, Wally Express, Wallix, śmieciarka jedzie, a po jakimś czasie nawet na wysypisku. Czas start i udanego polowania! Jeżeli wam się spodobało, zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka! Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki!